Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam serdecznie w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Dzisiaj będziemy mieli studium Pisma Świętego, zamykające ten kwartał poświęcony zagadnieniom świątyni. Jest to szczególnie zagadnienie, prawda, która może być wielkim błogosławieństwem dla nas. Jesteśmy wdzięczni Bogu za to. Dzisiaj będziemy w takim gronie rozważać to zagadnienie. Obok mnie siedzi Mariusz, następnie Igor, Władysław, no i ja, Julian. Igora poprosimy do modlitwy wprowadzającej. Panie Boże, dziękujemy Tobie za ten dzień święty, za to, że Ty nam błogosławisz, że Ty jesteś z nami w każdej chwili. Prosimy, Panie, byś błogosławił teraz ten czas, kiedy będziemy otwierać Twoje słowo, kiedy będziemy studiować, abyś Ty był szczególnie obecny wśród nas, Twoim Duchem Świętym. Abyś Ty podnosił nasze umysły, nasze serca do Ciebie. Panie, abyś Ty przemówił do nas przez Ducha Świętego. Oddajemy się Twoje ręce i my Tobie damy chwałę, uwielbiamy Ciebie i wywyższamy na wieki. Amen. 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 Studium nasze nosi tytuł Napomnienie ze świątyni. Szczególnie podkreśliłbym tę myśl napomnienie. Apostoł Paweł napisał list do Hebrajczyków i pięknie przedstawił nam postać Jezusa Chrystusa jako tę ofiarę doskonałą, raz złożoną, dlatego że to była ofiara nie ze zwierzęcia, ale samego Stwórcy, Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Przedstawia nam też Jezusa jako tego doskonałego kapłana. Przedstawia też świątynię jako lepszą, niżeli ta, która była tutaj na ziemi. No i później przekazuje napomnienia. Bracia, w takim razie co? No i to jest właśnie również pytanie do nas. Jakie wnioski powinniśmy z tego wyciągnąć, jeśli mamy tam taką ofiarę, takiego kapłana, taką wspaniałą świątynię? Jak możemy z tego skorzystać i co możemy wyciągnąć dla siebie, co możemy dać innym, mając taką wiedzę? Jakbyśmy wprowadzili to zagadnienie, jakbyśmy chcieli go rozważać. Jeżeli mogę, to jest naprawdę, wydaje mi się, niesamowicie ważne, że właśnie tego typu myśli dzisiaj się pojawiają, bo przez długi czas rozmawialiśmy o tym, czym jest świątynia, co tam się dzieje. Ale myślę, że Bogu nie chodzi o to, żebyśmy mieli tylko rozległą wiedzę na ten temat. To jest ważne, ale Bogu zawsze chodzi o to, że to do czegoś prowadzi. I jednym z pierwszych wersetów Słowa Bożego, które rozważaliśmy w tym ostatnim czasie, mówił między innymi: przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. To właśnie mówi autor listu do Hebrajczyków w 4 rozdziale, wierszu 16. Czyli co, wiemy o tym wszystkim, to teraz przystąpmy. No to przyjdźmy do tej świątyni. Chodzi o to właśnie, żebyśmy, wiedząc, że jest Kościół, no świątynia, żebyśmy nie stali poza jej murami, tylko żebyśmy zrobili krok we właściwą stronę, bo tam dzieją się rzeczywiście ważne rzeczy dla mnie, dla każdego z nas. Mhm. Igor? Kiedy tak przemyślimy wszystkie momenty, kiedy w historii narodu izraelskiego działy się rzeczy związane z świątynią, to niesamowicie istotne jest
to, w jaki sposób Abraham doświadczył składania ofiar i w ogóle rzeczy właśnie związane z tej, którą mamy w ogólnej tematyce Starego Testamentu, świątynią. Kiedy Abraham składał ofiary, niesamowite było to, że on doświadczał bezpośrednią obecność Pana Boga. A najbardziej doświadczył ofiarę wtedy, kiedy Pan Bóg doświadczył go w 22 rozdziale, jak jest opisane Księgi Rodzaju, że on złożył ofiarę ze swojego syna, tego, jak Pan Bóg od niego wymagał. I to doświadczenie bezpośrednie Abrahama pokazało mu, jak praktyczne jest ofiarować, rozumienie świątyni, rozumienie składania ofiar. I to dla nas powinno być wzorem, że wtedy, kiedy my praktycznie patrzymy, w jaki sposób ta świątynia jest, jakby wpływa na moje życie i wpływa na moją religijność, na moją postawę, i kiedy doświadczamy tego, co jest w świątyni, prawda, to staje się coś, co jest naturalne dla nas, prawda, kiedy czytamy dalej, czy też więcej o świątyni. I musimy brać sobie za przykład to, w jaki sposób Pan Bóg doświadczył Abrahama, że tak samo Pan Bóg nas doświadcza, żebyśmy widzieli, że te rzeczy są realne, rzeczywiste. My musimy je doświadczać. Ja tak myślałem, czytając te słowa, przystąpmy tedy z ufną odwagą. I przyszła mi na myśl ta historia ze świątynią, kiedy był ten punkt kulminacyjny, dzień sądny. Wtedy Izraelici mieli przystąpić do tej świątyni. I jeśli przyszli, to mogli być uratowani. A kto nie przyszedł, miał być wytracony. To jeden ważny element. Przyjdź. Więc być może tu apostoł Paweł w jakiś sposób nawiązał do tego też. Przyjdźmy my też teraz do tej niebiańskiej świątyni. No ale czy wystarczyło tylko przyjść, czy trzeba było coś zrobić jeszcze? Jeśli myślimy o tamtej świątyni. Proszę bardzo, Władysławie. No trzeba było skorzystać. Ja przepraszam dzisiaj za mój głos. Mhm. Ale to nie wystarczyło przyjść. Tak samo i dzisiaj jest powiedziane, że tam jest Bóg, tam jest Chrystus. Ten, który ofiarował za nas swoje życie, abyśmy mogli być zbawieni. Tam jest Bóg, tam jest On jako kapłan. I tam jest ten prawdziwy konfesjonał, gdzie możemy się udawać i wyznawać nasze grzechy i te grzechy z nas są zdjęte. Czyli korzystajmy oczywiście z tego. Tak jak na pewno będziemy ten wiersz cytowali, że mamy nową drogę, bezpośredni przystęp do tronu Bożego i korzystać z tego wszystkiego, co zostało dla nas uczynione. A przede wszystkim zmazanie naszych win, naszych grzechów. Może poproszę Mariusza, żeby ten werset przeczytał, bo warto go przeczytać. Tak. To jest z 10 rozdziału, werset 19 i 20. Przyszła mi też ta myśl, że Izraelici, gdy przyszli, to było bardzo ważne, żeby przyjść do tej świątyni. Bo kto nie przyszedł, już był wytracony. Ale nie tylko przyjść, ale też, z powiedzianym, trzeba było się ukorzyć. Trzeba było się... Biblia Gdańska mówi, trapić duszę swoją, wyznawać grzechy, przemyśleć, co było niewłaściwego, wyznać Bogu. I Paweł teraz apeluje znowuż do nas, przyjdźmy tą drogą. Może posłuchajmy tego wersetu. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Mm-hmm. To jest co ciekawe tutaj właśnie, że mówimy o niesamowitym przywileju. Zobaczcie, mówimy o tym, że możemy przyjść przed sam tron Pana Boga. Ale konsekwentnie jest powtarzane, wszystko przez krew Jezusa. To nie z nas. To nie jest jakby w naszej mocy, ale właśnie ofiara Jezusa Chrystusa otwiera przed nami niezwykłe możliwości. Naprawdę to jest coś niewyobrażalnego, ale tak nas upewnia Słowo Boże, że pomiędzy nami a Bogiem
nie ma przepaści, że mamy dostęp, możemy się zbliżyć, możemy korzystać i do tego jesteśmy zachęcani. Jeszcze raz powtarzam, nie chodzi o to, żeby wiedzieć tylko. Nie chodzi o to, żeby myśleć gdzieś na odległość. Przyjdź, zobacz. To jest tak, jakbym stał przy suto zastawionym stole. Podejdź i spróbuj. Posmakuj. Zobacz, jakie dobre. A nie mam stać z daleka i być może przymierać głodem nawet. Nie tak ma być. Apostoł Paweł mówi, nie po to to wszystko się wydarzyło, żebyśmy teraz byli gdzieś odseparowani. Nie ma barier, nie ma po prostu granic, nie ma murów. Bóg to wszystko w jakiś sposób zlikwidował. Właśnie znów przez tak Jezusa. Mi się nasuwa ta scena sądu, gdzie tam do tronu tego mógł przyjść tylko najwyższy kapłan. Zwykły lud nie miał tam wstępu. Nie mógł nawet zajrzeć tam. Wszystko, co mógł zrobić, to tutaj u siebie mógł najwyżej się modlić. A teraz w pewnej przenośni, mówi to apostoł Paweł, a teraz nam otworzył drogę Jezus, jak tą zasłonę jakby usunął, że możemy przyjść przed tron. Więc mówi, teraz przyjdźcie z taką ufną odwagą. Możemy być blisko Boga, ale to musimy sobie zdawać sprawę, że to też jest zasługa Jezusa Chrystusa, nie od nas to zależy. My możemy przyjść, ale tą drogę otworzył nam Jezus Chrystus. Zawsze jest ukazane to wszystko dzięki Niemu. To bardzo istotne. Proszę. Gdybyśmy popatrzyli na świątynię, jaka była w Izraelu w czasach starożytnych, to kiedy człowiek przynosił ofiary, nigdy nie miał dostępu do miejsca świętego, tak? A nie mówimy już o miejsca najświętszego. Czyli przed Bogiem trzeba było najpierw przynieść ofiarę na ołtarzu. Dopiero później kapłan mógł wejść do świątyni z tą krwią, prawda? A arcykapłan dopiero raz do roku do miejsca najświętszego. I teraz zobaczcie, że tu przedstawiane jest w liście do Hebrajczyków, że Chrystus jest i ofiarą, i kapłanem, i arcykapłanem. Czyli i ten, który nas prowadzi bezpośrednio do Pana Boga, i ten, który mediuje między nami a Panem Bogiem. Tylko jeden jest mediatorem, który jest Jezus Chrystus. Czyli jako ofiarę, która też była w pewnym sensie mediacją między człowiekiem a Bogiem, i tak samo jako ten kapłan i arcykapłan, który też tak samo przynosi tego człowieka przed oblicze Pana Boga. Chrystus po prostu jest wszystkim w świątyni. I tak samo w naszym życiu chrześcijańskim On jest wszystkim. Jeżeli nie zrozumiemy, że ta świątynia tak samo dzisiaj, w naszym życiu chrześcijańskim, ona jest realna, ona jest rzeczywista. I wszystkie te rzeczy, musimy je zaaplikować do naszego życia chrześcijańskiego, to wtedy nie zrozumiemy, jaka realność jest Chrystusa, który jest w Kościele i która jest i powinna być w nas osobiście. I tylko i wyłącznie ta relacja z Chrystusem może nas doprowadzić właśnie do tego tronu, czyli jak było rozumiane tak samo w świątyni, że Bóg, obecność Pana Boga, która była okazywana przez tą szekiną, czyli przez tą ubłagalnię, tam dokładnie jest postrzegany jako tron Boga. Możemy przeczytać w psalmie 99, pierwszym wersecie, czy też psalm 80, drugi werset. Tam wyraźnie pokazane, że Bóg jest, króluje dokładnie z miejsca, które jest między cherubami, czyli właśnie nad skrzynią przymierza. I my mamy dostęp bezpośrednio do obecności Pana Boga, czyli do tam, gdzie tylko arcykapłan mógł wejść. Właśnie przez arcykapłana, czyli przez Jezusa Chrystusa. To jest niesamowita nauka, która uczy nas i pokazuje, że Chrystus jest wszystko i we wszystkim. Dziękuję. Czyli nie ma innego pośrednika. Pismo Święte nam przedstawia, że tylko Jezus i tylko przez Niego możemy przyjść. Tylko On otworzył nam tę drogę do tronu Bożego, do Ojca. Mamy przyjść. Ale tak jak wtedy trzeba było ukorzyć się, trzeba było wyznać grzechy. Paweł też znów przenosi tę sprawę i mówi do nas, co powinniśmy spełnić my ze swojej strony, przychodząc przed ten tron Boży. Władysław. Bardzo ładnie to jest w liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale. I 22 wierszu. Wejdźmy za nią, to znaczy tam do Boga, ze szczerym sercem,
Czyli pierwsza rzecz, szczerze, szczerym sercem. Druga myśl, w pełni wiary. Ja mam w pełni wierzyć, że to Chrystus za mnie umarł, że to Chrystus poszedł do nieba i otworzył drogę do Boga. I ja mam wierzyć w to, że moje winy, moje grzechy mogą być przebaczone. I w ten sposób dalsza myśl z tego wiersza. O czyszczeniu w sercach od złego sumienia, obmyci na ciele wodą czystą. Szczególnie te dwie myśli chciałem podkreślić, że mamy szczerze tam przystąpić i z wiarą, w pełni przekonany, że ktoś umarł za mnie i przez swoją śmierć utorował mi drogę. I tam jest teraz najwyższy Jezus Chrystus jako kapłan i On oręduje za nami, On się wstawia. Tak jak to w Ewangelii Jana jest pięknie napisane. Dziateczki, nie grzeszcie. Pierwszy list Jana, 4:1. Dziateczki, nie grzeszcie. A gdyby kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa. On jest ubłaganiem za grzechy nasze. Nikt z ludzi, jedynie On, bo jedynie On zapłacił cenę za nasze zbawienie przez śmierć Golgoty. Przyjdźmy więc do Boga z tym szczerym sercem, w pełni wiary. Jak to przełożyć na takie praktyczne, codzienne życie? Co to znaczy przyjść szczerym sercem? No wiadomo, że nie możemy wejść do nieba. Jak mamy przyjść do tej świątyni, tam do tronu łaski, do Boga? Jak to praktycznie widzimy? Jeżeli mogę, to ja bym może jeszcze na chwilę jakby przytrzymał się przy tych słowach, które były cytowane. Właściwie dla kogo jest to niebo? No bo zobaczcie, jeżeli czytamy, wejdźmy na nią drogę ze szczerym sercem, pełni wiary. No kto taki jest? Czy niebo rzeczywiście jest dla ludzi doskonałych, idealnych, czystych, bezgranicznie już poświęconych? Zobaczcie, oczyszczeni w sercach od złego sumienia, obmyci na ciele wodą czystą. Właściwie, kiedy czytamy takie słowa, to dochodzi do nas świadomość, że właśnie przez to, że przychodzimy do tej świątyni tacy, jacy jesteśmy, a więc niekoniecznie czyści, niekoniecznie z doskonałym sumieniem i obmyci, to tam dostępujemy przede wszystkim tych darów. I zobaczcie, znowu pokazany jest Jezus Chrystus, który sprawia, że nasze sumienie może funkcjonować tak, jak powinno, że możemy być oczyszczeni z naszych grzechów, że możemy posiadać pełnię wiary, taką ufność do Boga, że tam rzeczywiście warto i można i należy przyjść. A więc to jest znowu coś, co mnie prowadzi do Jezusa Chrystusa, od którego wszystko się zaczyna, a później rzeczywiście pojawia się taki owoc. Mhm. Życia człowieka już pojednanego, dzięki tej ofierze, dzięki tej świątyni, dzięki wszystkiemu, co się wydarzyło w niebie. Ale zobaczcie, często mówimy i słusznie, że tak naprawdę do Boga przychodzimy tacy, jacy jesteśmy. Znaczy przychodzimy do Niego ufni, ale nie zawsze wtedy jesteśmy czyści. Mhm. Nie zawsze mamy rozwiązane pewne sprawy. Natomiast Bóg to wszystko wprowadzi na drogę, która rzeczywiście okazuje się jest drogą nową, naprawdę czymś wyjątkowym. Dobrze, Igor? Z drugiej zaś strony można to zobaczyć, że te słowa, które są napisane, że obmyci na ciele wodą czystą, to się odnosi bezpośrednio do aktu obmywania rąk i nóg przez kapłana z tego naczynia, które stało dokładnie przed miejscem świętym. Prawda? Bo inaczej nie mógł mieć dostępu do miejsca świętego, a tym bardziej arcykapłana do miejsca najświętszego, bez takiego obmycia rytualnego, które oznaczało obmycia właśnie z grzechów. Tak? I wtedy, kiedy człowiek przychodził do świątyni, to specjalnie właśnie w tej obecności Pana Boga tam był oczyszczony od grzechów, czyli kiedy przez składanie ofiar człowiek był oczyszczony od grzechów. I znowu, kiedy arcykapłan w dzień pojednania, czyli w Jom Kippur, sprawował swoją służbę, to wtedy on oczyszczał cały Izrael od całego grzechu, który składali przez cały rok, prawda, Izraelici w świątyni. Czyli ten proces oczyszczania jest niesamowicie ważny.
że my musimy przyjść do Pana Boga naszymi grzechami, tak jacy my jesteśmy. Ale pamiętajmy, że kiedy przychodzimy do obecności Pana Boga, to Pan Bóg oczyszcza nas właśnie od grzechów. Prawda? To jest niesamowity ważny element w życiu chrześcijańskim, że my przychodzimy z naszymi grzechami, natomiast my nie powinniśmy żyć w tych grzechach. Bo Bóg, właśnie bo w Bogu jest oczyszczanie i On, kiedy żyjemy właśnie w tej świątyni, czyli kiedy mamy dostęp do Chrystusa, to ten Chrystus nas obmywa, czyści od grzechu, które robimy. Mhm. Podoba mi się ten zwrot pierwszy, przyjść ze szczerym sercem. Bo tylko wtedy Bóg może nas przyjąć. Ja tak myślę też o tym dniu pojednania, bo tu Paweł oczywiście nawiązuje do tamtych wydarzeń. Mieli Izraelici przyjść. To jest pierwszy warunek. Bo kto nie przyszedł, to będzie wytracony. Ale to jeszcze nie wystarczyło. Tam trzeba było, powiedziane jest, badać swoje serce. Czyli naprawdę szczerze pomyśleć o sobie, jak ja żyłem. I wtedy zdać sobie sprawę, tutaj skrzywdziłem kogoś, tam jeszcze coś zrobiłem. Jestem grzeszny, ale szczere serce mi mówi, wyznać to Bogu. Bóg jest łaskawy, przebaczy mi. Tam kapłan za mnie się wstawia. On oczyści mnie. I na tej zasadzie mógł być człowiek oczyszczony. Jeśli natomiast nie spełnił tego warunku, nie ukorzył się, to nawet, że przyszedł, to też nie pomogło. Więc my mamy przyjść takim szczerym sercem przed Boga, a On wie oczywiście, że jesteśmy grzeszni, ale On nas oczyszcza, tak jak tutaj powiedzieliśmy. I to chwała Bogu, że tak to wygląda. No i przyjść jeszcze dalej, możemy powiedzieć, z pełnią wiary. Ten element też jest taki ważny. No bo mówimy o tym, tak, wyznaję grzechy, ale ten element wiary jest też taki ważny. Proszę. To jest niesamowicie istotne, bo dlatego, że często my obawiamy się wyznawać Panu Bogu nasze grzechy. Myślimy, że mamy takie ciężkie grzechy, albo niekiedy, no po co mamy zawracać Panu głowy, prawda, naszymi grzechami, albo jakimiś tam pestkami grzechami, prawda? I to jest pewien nasz problem, dlatego, że właśnie kiedy mamy kompletną ufność, wiarę w Boga, że naprawdę Panu Bogu zależy na tym, aby nas oczyścić z grzechu. To jest niesamowicie istotne. Kiedy my wiemy, że Pan Bóg, jeżeli Pan Bóg zrobił wszystko po to, żeby nas zbawić od grzechu, to tym bardziej powinniśmy tak samo my zrobić wszystko, żeby jednak stanąć w obecności w obecności Pana Boga Jezusa, który powiedział, że jest gotów na wszystko po to, żeby nas oczyścić z grzechu, tak samo jak On dał swoją ofiarę za nas, prawda? Więc tutaj element wiary jest niesamowicie istotny po to, żebyśmy mogli utrzymać tą właściwą relację z Jezusem Chrystusem. Tak. No i jeśli myślimy o tej symbolice starotestamentowej, był dzień pojednania, no pojednali się wszyscy, wyznali swoje grzechy, cieszyli się, że są grzechy przebaczone. Ale na tym nie koniec. Przychodził nowy rok, bym powiedział, ten taki kościelny, liturgiczny i ludzie nadal grzeszyli. Czy to tak można było sobie powiedzieć, a zostałem pojednany, teraz przez cały rok mogę na nowo grzeszyć? Mamy piękny werset, ja bym prosił może go o odczytanie, Hebrajczyków 3,14. Który apeluje, żebyśmy trwali przy Bogu i nie grzeszyli. Proszę bardzo. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku. Do końca zachować tę ufność, wiarę, wytrwać przy Bogu. Podobnie też i 4,14, może i ten werset warto przeczytać. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymamy się mocno wyznania. Tak, trzymajmy się mocno tego. Już wiemy o tych różnych sprawach, ale teraz apeluję, wytrwajmy, trzymajmy się mocno tego.
No bo cóż nam z tego, jeśli gdzieś po drodze utracimy? Wydaje mi się, że ten apel wynika z takiego konkretnego życia, które autor tego listu zauważa. Zobaczcie, komu mówi się, żeby ufał, żeby wytrwał, żeby był niewzruszony? No komuś, kto może się jakby z tym rozminąć. I to jest, wiecie, takie dosyć budzące, bo jeżeli na przykład mówimy o tych niezwykłościach, no tym wszystkim, co uczynił Pan Jezus, to można byłoby to potraktować za tak istotne, tak ważne, że oczywistą rzeczą będzie to, że my jako ludzie z tego będziemy czerpali całymi garściami. Otóż niekoniecznie. Niekoniecznie. Z jakiegoś powodu ufność może ustąpić miejsce niewierze. I tak dalej. A więc chodzi o co? To jest właśnie to wezwanie ze świątyni. Zobaczcie, można było do niej chodzić, ale nie trzeba było. Jeszcze kiedyś w tym starożytnym Izraelu było tak, że ludzie na przykład mieli wezwanie kilka razy w roku, cały Izrael, ale i wtedy nie wszyscy chodzili. A cóż dopiero teraz? Jesteśmy wolnymi ludźmi, robimy co chcemy, nikt nas do niczego nie musi zmusić. Paweł mówi, przystępujmy, bądźmy w tym, ufajmy. Tak jakby te święte rzeczy mogły spowszednieć? Władysław? Możemy jakoś tak praktycznie do tego też podejść. Pewien autor takich szczególnych ksiąg duchowych powiedział, że jeżeli jeden dzień przeżyjemy bez rozmyślania o krzyżu Golgoty, to może być dzień w naszym życiu stracony. Czyli jaka jest potrzeba? Abyśmy stale rozmyślali o tym i w tej wierze żyli, że ktoś za nas umarł, zapłacił cenę za nasze zbawienie. Mamy rozmyślać o tym, stale o tym rozmyślać, mieć to na uwadze. Nie, że dowiedziałem się i już zostawiam, machnąłem na to ręką. Nie. Ja mam cały czas żyć w tej pewności, w tej wierze, że ktoś przyszedł na ten świat i zapłacił cenę za moje zbawienie. Jeżeli zerwiem z tym kimś kontakt, no to zerywam ze zbawieniem również. Ja myślę, że już w czasach, kiedy był pisany ten list, były jakieś problemy, może odstępstwa nawet. Chyba dlatego tak apostoł Paweł mocno apelował. Mam tutaj kolejny werset, 10 rozdział, wiersz 23. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy. Trzymajmy się niewzruszenie, to tak mocno powiedziane. No, oczywiście możemy też postawić takie pytanie, co zrobić? No, to było powiedziane, każdego dnia w jakiś sposób pamiętać o tym, co Jezus dla nas uczynił. Co możemy jeszcze zrobić, żebyśmy się trzymali mocno tej nadziei, żebyśmy jej nie utracili? Sami znamy też takie przypadki ludzi, którzy utracili tę nadzieję. Wielu się trzymało przez lata, a później gdzieś stracili tę nadzieję. I możemy ze smutkiem popatrzeć, no i co później? Stają się takimi rozbitkami życiowymi. Bez nadziei na przyszłość, bez nadziei życia wiecznego. To co w tym życiu mamy? Więc co robić, żeby rzeczywiście, tak jak tu jest powiedziane, no trzymajmy się niewzruszenie tej nadziei naszej na zbawienie w Jezusie Chrystusie i tak dalej. Mogą jeszcze też inne myśli paść, ale między innymi, tak jak w życiu fizycznym, żebyśmy byli zdrowi, to musimy codziennie spożywać zdrowy pokarm. Żeby duchowo być zdrowy, to muszę duchowy pokarm codziennie spożywać. A tym duchowym pokarmem, gdzie to wszystko jest opisane, że Chrystus miał przyjść i że umarł, i zapłacił cenę za zbawienia. I odszedł, aby teraz to dzieło pojednania kontynuować tam, w centrum wszechświata. To wszystko jest opisane w Piśmie Świętym. I dlatego musimy też codziennie ten duchowy pokarm
przyjmować przez studiowanie Słowa Bożego i przez modlitwę. Jeżeli czytamy, zobaczcie, że mamy się trzymać niewzruszeni nadziei, którą wyznajemy, to mi to mówi jakbyśmy byli ostrzegani, że ktoś może chcieć nas wzruszyć właśnie w tej nadziei. Że mogę być zachwiany, czyli mogę stracić równowagę, mogę upaść, jeżeli stracę równowagę. I oczywiście możemy powiedzieć, że jest to na pewno jakieś dzieło i zamierzenie szatana, wroga Bożego. No to tak, na pewno, ale zobaczcie, no, złe rozmowy. Nawet w Ewangeliach, przepraszam, nie w Ewangeliach, ale w Nowym Testamencie ogólnie czytamy, że już wtedy pojawiają się ludzie, którzy głoszą inną Ewangelię. Myśleli, jak to? Kiedy żyją apostołowie, pojawiają się ci, którzy głoszą inną Ewangelię? Tak! I pociągają za sobą ludzi. I są tacy, którzy ich słuchają. Coś się dzieje. Jeżeli czytamy na przykład w Słowie Bożym, że niektórzy ludzie mieli przed sobą wymalowany obraz Chrystusa ukrzyżowanego, a więc wyobrażamy sobie tę prawdę objawioną, to wszystko, co daje człowiekowi siłę, i nagle powiedziane, a daliście się omamić. Czyli to, o czym mówimy dzisiaj, kwestia świątyni, co robi tam Chrystus, może być traktowane lekko i to jest zachwianie. Może być niedoceniane i to jest zachwianie. A może być zupełnie próba podjęta ataku na to wszystko, mówiąc, że jest to nieważne, że to nie jest tak, że tak naprawdę są różne inne drogi do nieba. Jakkolwiek. Złe nauki, złe praktyki, złe słowa, złe myśli. Po prostu życie bez Boga nagle, no właśnie, chwieje się i upadam. Mhm. Igor? Wiecie, właśnie jakbyśmy mówili dotąd o Chrystusie, no tak, my dużo wiemy na temat Chrystusa. Kim On był, jaki On jest, prawda? Mówiliśmy o Jego miłości, o dobroci, o Niego jako arcykapłana, jako ofiarę, który nas ratuje z grzechu. Ale najważniejsze w ogóle w życiu chrześcijańskim jest po prostu mieć relację bezpośrednią i osobistą z Jezusem Chrystusem. To przewyższa wszystko, całą wiedzę, która mamy na temat Jezusa Chrystusa. Czwarty werset 15 rozdziału Ewangelii Jana, Jezus mówi tak. Trwajcie we mnie, a ja was. Jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Tak? Ten dalej jest piąty werset. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo bez mnie nic uczynić nie możecie. Potem dalej jest, kto nie trwa we mnie, ten zostaje wrzucony precz, jako zaschnięta latorość, tak i zbierają, rzucają w ogień, gdzie spłoną. Czyli Pan Jezus wyraźnie pokazał, że najważniejsze jest trwanie w Chrystusie. Ta wiedza jest niesamowicie ważna, jest istotna, jest konieczna wręcz. Natomiast najważniejsze jest trwanie, osobiste relacje z Jezusem Chrystusem. I to jest to, co powoduje, że człowiek trwa w Chrystusie. I jeżeli te relacje są mocne, to Chrystus doprowadzi tego człowieka do końca. Dlatego, że Chrystus mówi, że On przede wszystkim, Jemu zależy na trwaniu, na bycia z nami, prawda? Zobaczcie, w 14 rozdziale Ewangelii Jana jest napisane tak. Niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, by wam powiedział, idę przygotować wam miejsce. Jeśli pójdę, przygotuję wam miejsce, przyjdę i znowu wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Zobaczcie, dla Chrystusa najważniejsze jest, aby to, gdzie On jest i myśmy byli. Prawda? Chrystus mówi, że robił wszystko po to, żebyśmy byli razem z Nim. Dlatego przyszedł na ziemię, oddał swoje życie za nas, żeby był razem z nami na zawsze. I w tym momencie widzimy, że Jego, On zachęca nas, abyśmy robili wszystko tylko, co można. To słowo, które czytaliśmy w liście do Hebrajczyków, prawda? Żebyśmy robili wszystko, co tylko my możemy tak samo, aby trwać w wierze i jak jest napisane, jak myśmy tą wiarę chwycili od samego początku, żebyśmy dotrwali do końca, czyli byśmy trwali wiernie w wierze w Chrystusa, bo tu jest nasz ratunek na co dzień. Tak praktycznie mówiąc, co zrobić, żeby nie utracić tej nadziei, żeby trwać, jak tu Igor powiedział, w Chrystusie. Myślę o tym, że potrzebna jest nam taka szczera, codzienna modlitwa. Nie takie zdawkowe słowa, bo się śpieszę do pracy, do szkoły czy gdzieś tam.
żeby to było rzeczywiście studium Słowa Bożego rano, kiedy są te najlepsze chwile, wyciszenie. Dlatego jest ważne, żeby rano znaleźć czas na takie spokojne obcowanie z naszym Zbawicielem. W ciągu dnia też, żeby pomyśleć, pieśni śpiewać, może nawet sobie nucić, czy w pamięci jakoś, ale żeby mieć ten kontakt z naszym Bogiem. Może mieć coś dobrego do przeczytania w ciągu dnia. No i wieczorem nie zapomnieć o modlitwie. Myśleć o tym, co ja bym mógł zrobić dla innych, żeby mieć stale te myśli Boże takie. Widzimy różne sytuacje, zastanawiać się, co ja bym mógł zrobić dla tych ludzi. Czasami to jest jakiś nagły wypadek, jak ja mam się zachować, żeby wydać dobre świadectwo. Jeśli będziemy stale mieli takie myśli, to one będą właśnie do tronu Bożego biegły i będziemy zachowywać niewzruszenie tę wiarę. Ale tu jest jeszcze jeden bardzo ważny element. Ciekawe, że apostoł Paweł zwrócił na to uwagę. Mianowicie w kolejnym wersecie 25, kiedy wcześniej mówi: trzymajmy się niewzruszenie tej nadziei, to później werset 24 mówi: i baczmy jedni na drugich. W jakim celu? W celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków. I on na pewno jest ten werset powiązany zaraz z następnym, nie upuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju. Lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Czy wspólne nabożeństwa mogą być też elementem tego wzmocnienia i wiary naszej, i ufności, i podtrzymywania nadziei? Na pewno tak, ale czytamy tutaj o czymś więcej. Jest tu powiedziane, żebyśmy patrzyli jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości, do dobrych uczynków, żebyśmy dodawali sobie otuchy. To jest jakby intencja nadrzędna, prawda? Bo można się spotkać w jakimś gronie i może z tego nie wynikać nic dobrego. Natomiast autor mówi, że tak naprawdę to wszystko, co od Boga pochodzi, sprawia, że ludzie są blisko siebie i wzajemnie sobie w ten sposób pomagają. Bo potrzebujemy pomocy Boga, ale nie bez powodu mamy przy sobie wielu ludzi, którzy mogą być dla nas naprawdę wsparciem, błogosławieństwem, po prostu pomocą w tym wszystkim, co Chrystus chce uczynić dla nas. Tak. Na wspólne zgromadzenia, nabożeństwa nie przychodzimy po to tylko, żeby się zbudować, co tam ktoś dobrego powie, ale tu jest zachęta, żebyśmy patrzyli też na innych i dodawali sobie otuchy. Baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości. Żebym ja też coś wniósł do tego nabożeństwa, bo przychodzę nie po to tylko, żeby korzystać, ja tu jestem, ale żebym ja też coś dał. I to jest bardzo ważne i Paweł apeluje o to. I gdy będziemy też takie mieli zrozumienie, jak miał Chrystus, przyszedł po to, żeby służyć. Więc jak ja idę na nabożeństwo też, to idę też po to, żeby służyć, żeby pomagać innym. To wtedy inaczej patrzę na to nabożeństwo. Nie tylko, a co mi to da, może ja w telewizji obejrzę albo gdzieś tam, czy przeczytam książkę. Ale ja idę po to, żeby innym jeszcze pomóc. Zachęcać się wzajemnie. Dlatego Paweł mówi, nie opuszczajmy tego nabożeństwa. No i gdy to wszystko będziemy czynić, to będziemy trwali w tej wierze i nadziei, tego nie utracimy. I o to się też pomodlimy. Poproszę Mariusza o końcową modlitwę. Panie Boże, chcę Ci podziękować za Twoje słowo. Słowo, w którym tyle mówisz o Tobie, o sobie, o tym, co dla nas uczyniłeś, kim jesteś. Jak bardzo zależy na tym Ci, żebyśmy byli blisko Ciebie, razem z Tobą. Ale dziękuję Ci, Boże, za wszystkie inne rady, które mówią o tym, że i dla siebie my nawzajem możemy być takim dobrym wpływem. Potrzebujemy tego, Boże. Nie jest tak dobrze na tej ziemi, żebyśmy czuli się sami silni i wystarczający. Tym bardziej, Boże, polegamy na Tobie i w imieniu Jezusa Chrystusa prosimy, byś nas strzegł, prowadził.
i doprowadzał do swojego celu. W imieniu Pana Jezusa jeszcze raz proszę o to. Amen. Amen. Dziękuję bardzo za wspólne studium Słowa Bożego. Za tydzień będziemy mieli ponownie rozważanie Słowa Bożego, ale już na inny temat. Na temat uczniostwa. Myślę, że to będzie również bardzo ciekawe zagadnienie. Zapraszam też internautów, żeby byli razem z nami, żebyśmy mogli to zagadnienie omawiać. A temat konkretnego studium następnego będzie uczniowie i Pismo Święte. Zapraszam serdecznie.